zewnętrznego Tomasz Golo. Bardzo ciekawy wyścig. Zobaczmy, gdzie ustawia się Tomasz. Tam zrobiła się jedna taka dosyć głęboka, wyraźna kolejna. Bliżej bandy próbowali zawodnicy również jeździć z takiego miejsca zbliżonego do miejsca trzeciego, do trzeciego pola startowego. Tomasz Golob jednak wybrał tę głębszą. Ustawił się w kolejnie. No i patrzmy, jak tam jest nasypane kamyczków, jak tutaj może dojechać do tego wyślizganego przez koła jadące w poprzednim wyścigu. Będzie tutaj na pewno bardzo ciekawie na wejściu, no bo jeśli Tomasz Golob wystartuje tak szybko jak w swoim pierwszym wyścigu, patrzmy, reprezentanci nasi, Jarosław Kampel na wewnętrznym, Tomasz Golob na zewnętrznym, i poszli, dostaje Jarosław Kampel, a fantastyczna, nieprawdopodobna prędkość motocykla na dojeździe Hancocka, ale Tomasz Golob pod bandą przebija się i teraz duże wejście wywiezie go Hancock, nie, Tomasz Golob już tak jest rozpędzony, że już jest na czele stawki, Hancock jedzie drugi. Jarosław Kampel również, jego motocykl nie najszybszy ze startu, ale widać, że rozpędza się na dystansie. Czy będzie szansa dogonić Hancocka? Hancock w kontakcie bliskim, wzrokowym i szprycowym z Amerykaninem. Spogląda w lewą stronę. Krzyżuje tutaj szyki Amerykaninowi. Piękna jazda, wymusił nie takie wejście na Amerykaninie, jak chciał to sobie zrobić Hancock. Ale on się teraz napędza. On teraz prostym motocyklem w szczycie. Ale Tomasz Golob do bandy teraz powinien podjechać i teraz wejdzie pod łokieć napędzony Amerykanin, ale za chwilę to być może wykorzysta jeszcze wszystko Jarosław Kampel. Spogląda, rzuca w lewą stronę wzrokiem Tomasz Golob, czy tam nie pojawia się amerykańskie koło gdzieś. Hancock, błąd, kończy się ten wyścig. Kampel do samego końca próbował jeszcze tutaj wyrwać z gardła Jankesowi tę dwójkę.